jeszcze trzeciego gościa, też malarza. Jest to gość specjalny dzisiejszego wieczoru, Jacek Maślankiewicz. Zapraszamy. Tak. Jacek Maślankiewicz jest też malarzem, bardzo dobrym. Tu przecież był dzisiaj z jednym obrazem, taka była umowa, ale obiecałam dzisiaj Jackowi, że zrobimy jemu tutaj pełną wystawę. Dlaczego jest gościem specjalnym? Dlatego, że jest nie byle jaką osobą. Nie dość, że jest dobrym malarzem, to jeszcze do tego jest szefem, prezesem Związku Artystów Plastyków Okręgu Warszawskiego. I można powiedzieć, że wszystkie problemy związane z tym środowiskiem, z malarstwem, z ich twórczością, z ich życiem, on o tym wszystkim wie. Także jeżeli Państwo będziecie chcieli go zapytać o to, może coś nam powie jeszcze sam od siebie. Pan Jacek pochodzi z rodziny artystycznej i kiedy jeszcze nie znałam Jacka, to już kupiłam w galerii, po prostu tak wyszłam do galerii, i bardzo spodobały mi się obrazy twojego ojca, Ireneusza. Bardzo te obrazy cenię. Także Ireneusz Maślankiewicz, Jacek Maślankiewicz i syn Lech Maślankiewicz, którego wystawę widziałam. Jacku, powiedz coś od siebie. Bardzo serdecznie pragnę podziękować właścicielom tego obiektu i wszelkich pomysłów związanych z łączeniem biznesu, pieniędzy i sztuki. To jest bardzo ważne. To gdzieś tutaj padło już dzisiaj. Jakaś wysoka cena, a później sprawa ręcznego wyciskania soków. To jest bardzo adekwatne. Janina, serdeczne podziękowania, że zechciałaś mnie tutaj zaprosić. Ja natomiast muszę przyznać, tak się czuję lekko zażenowany, będąc tym, jak to w nazwie, gościem specjalnym, bo dzisiaj gośćmi specjalnymi są tak znakomici artyści, którzy zapoznają Państwa z głębią swoich dokonań. Tak korzystam z tej okazji i witając to szacowne grono i ciesząc się niezmiernie, że takie inicjatywy dochodzą do skutku takich spotkań, chciałem powiedzieć nie to, że jestem akurat prezesem, ponieważ prezesem się bywa, a malarzem to już jest taka przypadłość od narodzenia, chyba na zawsze. No cóż, tak to jest. Ma to swoją ogromną zaletę. Ten typ pracy powoduje jakąś radość tworzenia, to znaczy mówi się wiele o mękach tworzenia, mówi się o pewnych niedostatkach i kłopotach, w których żyje twórca, natomiast jego pracy, jego takiego ciągłego niemalże uniesienia w twórczości można jedynie pozazdrościć, bo cóż to za praca, która sprawia radość, która nie męczy, z którą można być 24 godziny na dobę. Artyści wygrali los na roteli. Te sprawy merkantylne, sukces finansowy ma znaczenie. Powinniśmy tu, mówię trochę w szerszym kontekście jakby polskim i tych zmian, które nastąpiły, pomyśleć o tym, że sztuka, rynek sztuki, sztuk plastycznych, w przeciwieństwie do bardzo wielu obszarów życia, tkwi trochę w końcu lat 80. Obrazy kupuje się w sklepach komisowych z obrazami. No nie tak, z całym szacunkiem. Podejrzewam, iż jest to pewne pokłosie czasu, który myślę szczęśliwie minął, kiedy artysta, to znaczy być może niezbyt szczęśliwie dla artystów, że artysta był pod pewną opieką szczególną, opieką państwa. Przez te kilkadziesiąt lat działało coś na kształt mecenatu państwowego. Ten, który jest obecny, nieco zmienił swoje oblicze, artystów natomiast rzucił zdecydowanie na rynek wolny. Ale trudno, tego się nie zmieni. Należy tylko budować na zasadach
sprawdzonych doskonale w cywilizacjach, które nie miały takiej zapaści, tak to ujmuję niestety, cywilizacyjnej, rozwojowej, i te mechanizmy w sztuce powinny funkcjonować. I to wszystko jest przed nami. Artysta musi mieć mecenata po to, żeby nie był tym wszystkim, czym być na dobrą sprawę nie powinien. Siłą twórcy jest twórczość, jest dzieło, mniej lub bardziej zamknięte, a nie bycie sobie PR-owcem, marketingowcem, projektantem własnego folderu i zaproszeń, organizacji wernisażu, kupna własnego wina. To jest absurdalne wręcz. I tak być nie może, tylko o tym się nie mówi. Nie mówi się dlatego, że mówi się o innych obszarach sztuki. Ja tu poruszam sprawę sztuki stricte kolekcjonerskiej. Sztukę nowoczesną, ale w jej klasycznym zobrazowaniu. Malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, wideo. Taka sztuka. Sztuka oparta na, tu w Polsce, nie tylko w Polsce, ale mówmy o tym miejscu, gdzie jesteśmy, tu i w tym czasie. Ta sztuka nasza, którą zdecydowanie mocniej warto byłoby się zainteresować i tworzyć mechanizmy finansowe, aby mieć na własność te dzieła, ponieważ jest ta sztuka sztuką znakomitą, opartą na umiejętności, na rzetelności. Nasze wyższe uczelnie artystyczne naprawdę w przeciwieństwie niemal do takiej wieloletniej mody, powiedziałbym, kształcą. Tu może być wiele zastrzeżeń, czy tak, czy inaczej, warsztatowo, jeżeli chodzi o taką rzetelność, umiejętność. Ta polska sztuka jest rewelacyjna, kompletnie niedoszacowana na Zachodzie, bo nie działają te mechanizmy, które działać powinny. Promocja, public relations, media, wymiana światowa z różnymi galeriami i mecenas. Mecenas, który się powinien, jeżeli czuje sztukę, chociaż trochę, zająć danym twórcom. Wyłowić i pozwolić twórcy tworzyć. Mógłbym tak bardzo długo, ale w każdym razie zachęcam zdecydowanie do tych relacji. Dziękuję, przepraszam. Dziękujemy Jackowi za jego walkę z wielką determinacją o swoje środowisko artystów w Warszawie. Dziękujemy za przemówienie, ale naprawdę mamy mało czasu. Czekają nas jeszcze dwa króciutkie filmy, pięciominutowe, już skrócone są do maksimum, o właśnie tutaj wystawianych dzisiaj artystach, czyli o Joannie Gałeckiej i Alberto Texierze. Bardzo dziękuję. Prosimy o dwa filmy.